Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła oblewać jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie umieli z czego oddać, darował obydwu. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swoimi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. W niedzielę przyjechałem i przez te 3 dni udało mi się sporo ludzi odwiedzić i w wielu miejscach słyszałem, że 3 miesiące to dużo, że ludzie są stęsknieni wspólnoty, jesteśmy stęsknieni siebie. Że ludzie są stęsknieni modlitwy, stęsknieni, głodni Słowa Bożego, że jest pewna tęsknota, pewien głód, pewien ból. Zobaczcie, ta kobieta, jak ona musiała mieć dość. Jeżeli ona potrafiła upaść Chrystusowi do nóg, płakać, włosami ocierać, jak ona musiała mieć dość swojego grzechu, dość swojego życia, dość swojego... Ona się czuła brudna. Ona się czuła zła. Ona się czuła styrana, zmiażdżona przez życie. I ta tęsknota sprawiła, że ona jest wielka. Że Chrystus ją postawił na piedestale i mówi: jesteś wielka. Jesteś większa niż ten pobożny, nienaganny gość. Cała ta tęsknota, którą ja gdzieś zobaczyłem, sprawia, że Chrystus przychodzi. Będziesz tęsknił, Chrystus będzie przychodził. Kiedy my tęsknimy? Kiedy człowiek widzi, co narobił. Swój grzech widzi. Kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzi cierpienie, człowiek zaczyna tęsknić za Bogiem, za światłem. Kiedy przychodzą różnego rodzaju problemy, wątpliwości, kiedy
mamy pytania, na które nie znajdujemy chwilowo odpowiedzi. Wtedy człowiek zaczyna tęsknić. Zaczyna szukać Boga, zaczyna wołać o Niego. Więc w pewnym sensie ten taki trud, który przeżywamy, choroby, grzechu, różnych innych rzeczy, one są jakby, Bóg to dopuszcza i w ten sposób czyni swoje wielkie dzieła. Wielkie są dzieła, które Pan uczynił. To znaczy, na przykład choroba może być wielkim dziełem Boga, bo ona sprawia, że ja zaczynam tęsknić. Ona sprawia, że ja zaczynam wołać. Ona sprawia, że otwiera się we mnie przestrzeń na Boga, na którą Bóg może dać światło. I ja myślę, że o to dziś warto się modlić, aby dziś Bóg pokazał mi wielkość swoich dzieł. To, czego ja doświadczam dzisiaj. Wielkość, wspaniałość mojego cierpienia dzisiaj. Tego takiego duchowego. Wspaniałość tego wszystkiego, co ja przeżywam. Proś. Po prostu proś Boga, żeby ci od dzisiaj zaczął to pokazywać. Wołaj do Niego o światło dla tych, którzy tego światła nie mają.